Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj obradlamy ziemniaki. Jesteśmy właśnie na tym drugim kawałeczku. No tutaj są, powiem wam, sztos. Ziemniaczki radlimy, bo spadło u nas 20 litrów na metr kwadratowy wczoraj. No i dzisiaj jest po prostu no cudo, żeby po prostu tego nie obradlić. Cudne warunki, że tak powiem, o. No i właśnie sobie podradlam. Tutaj trochę byłem, musiałem wyrwać tego dzikiego rzepaku, czy jak to tam się nazywało, już nie pamiętam. Pisajcie w komentarzach ostatnio, co to rośnie, o to żółte, gdzie nie, gdzie tam miałem duże dość zagęszczenie tego, no i wyrwałem to rękami. No i stwierdziłem, że trzeba dzisiaj po prostu przyjechać to obradlić. O, się kopiemy. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie, coś pięknego. Dobra, tutaj już więcej nie, bo tu jest choineczka, żeby nie popsuć, do tyłu. Jeszcze obkręcimy dookoła. Tak. No ładnie to teraz wygląda, super, no kurde, mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś plon tego ziemniaka. Miejmy nadzieję taką, nie? Jeszcze do przodu damy. Tak, do tyłu. No ogólnie u nas w miarę spokojnie przeszedł deszcz, nie było jakiś tam wichur ani niczego. No były burze, wiadomo, była burza, ale nie, po prostu nie narobiła szkód, jak tam gdzie nigdzie pisali, widziałem w komentarzach, no nie w komentarzach, tylko widziałem jak na YouTube, na społeczności, co się działo. No to masakra, no jak grad i w ogóle, no współczuję tym ludziom po prostu, no nie życzę nikomu takich rzeczy. No ale też właśnie deszcz był potrzebny, no ale to właśnie tak, takie są skutki takich upałów, że tak powiem. Takie są skutki upałów, no. Wczoraj to się po prostu nie dało wytrzymać w ogóle na podwórku, ani coś zrobić, ani nic, no bo taki był upał, że ogólnie wszystkie też rośliny powiędło, no teraz trochę te ziemniaki. Rano jeszcze były takim w szoku, jeszcze takie były takie były po prostu sflaczałe, że tak powiem. No teraz trochę podniosły się do góry, no pobrały tą wilgoć z gleby. No i tutaj było te kółko takie, tutaj widać, że są mniejsze ziemniaczki, ale podradlimy je, będą rosły. Na frytki muszą być. Na frytki muszą być. Tutaj, o, widzicie to żółte, tyle tego dziadostwa było. Ogólnie pogoda nawet znośna, fajnie, chłodno, raptem chyba 20 stopni. 20 stopni jest, także luks, luks robota. Można sobie coś działać na podwórku, czy po prostu w plenerze. Trochę je tam gdzie nie gdzie podkrzywia, ale tam nic się nie stanie. Tutaj dość ciężka jest ta ziemia i właśnie grudy się robią. Ostatnio jak radziłem, to było sucho i porobiły się takie, no dość widoczne grudy, dlatego chciałem to jeszcze dzisiaj poprawić raz, a że gleba jest teraz wilgotna, to nie powinny się takie zrobić. Gdzie nie gdzie leżą ziemniaki, no trudno, no ale może wstaną, no. Ktoś tam, wiadomo, zawsze ucierpi, nie? Ten ziemniak. Zawsze coś
tam ukierko, bo jest poszczególne krzaki. Dobra, to będzie tyle z tego kawałka. Nagram wam jeszcze kolejnym, na kolejnym polu coś. Ja tutaj działam dalej. Pojedziemy jeszcze na tamto pole, na tamtym polu tak samo trochę tego dziadostwa wyrwałem dzisiaj rano. Nie przedłużając, działam dalej. Dobra, jesteśmy na tym drugim kawałku. Tutaj niestety będzie trzeba jeździć góra dół, góra dół. No, tak? Tak, muszę coś tutaj przejechać. Zahaczyłem znowu, kurde, z tą siatką, ale ja mam los, Boże drogi. Gdzieś tutaj tak się wrosło, że ja pitole. Ja tutaj nie przejadę radełkami. No ale by się przydało. No nic, zobacz, spróbuję się nawinąć bardziej. Dawaj, jedziemy. Dobra. Jakoś się udało. Tutaj powyrywaliśmy z mamą te żółte dziadostwo. Także już jest dobrze. Mam nadzieję, że tutaj ziemniaki trochę odżyją. Nie są jakieś duże, ale może trochę to ich po prostu wzbudzi do wzrostu, nie? Jęczmień już dojrzewa, także jeszcze trochę i będziemy kosić. Zobaczymy. No dobra. Teraz ładnie to obradlić. Ładnie obradlić będą ziemniaczki rosły. No i dobra, jakoś coś takiego. Trochę ten chwast się jeszcze zerwie z zagonków. No i będzie. Pierwszy przejazd za nami. Dobra, nie, to się wytnie. To się wytnie. Jak to tu weszło? Porażka ta siatka, naprawdę to jest porażka. Dobra, napręż, od razu sobie te patyki tutaj wyjmę z kapusty. Ja tu w kapuście, jak ja tu przejadę? Nie wiem, dobra. Wszystko się klei do butów, do wszystkiego.
dwa przejazdy tu. Niestety lipa, że trzeba jeździć w tej tę stronę, no ale to niestety, no tam jest ten jęczmień. Nie będę tam gniótł tych ziemniaków i w ogóle. Co się uszkodzi, no to się uszkodzi, trudno się mówi. I tak, no tutaj o, widzicie, tutaj już jest takie większe pole, gdzie po prostu te ziemniaki nie rosły, bo były po prostu przytłumione tym chwastem. Gorczyca polna chyba, z tego coś... Tak, gorczyca polna to jest. Także to rośnie dziadostwo. No. Fajnie się obsypuje. Myślę, że w miarę to jakoś wykonane jest. Nie jest to jakiś starannie, ale jakiś rezultat przyniesie. Jeszcze inny odcinek do tego obradlania, albo to wrzucę, taki krótki materiał z pierwszego obradlania nie nagraliśmy, no to nagramy z drugiego najwyżej i już. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Do następnego. Yo!